Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie i Państwa zgromadzonych u nas w Przystanku Historia oraz tych, którzy będą nas oglądali online. Spotykamy się dziś kolejny raz, jak co czwartek. Dzisiejszym tematem spotkania będą polskie oddziały w armii amerykańskiej w latach 1945-1989 w Niemczech, Francji oraz USA. Gościć będziemy dzisiaj dwie osoby, profesora Johna Radzilowskiego z University of Alaska. Hello. Hello. Dzień dobry. Oraz pana Franciszka Nowaka, emerytowanego pracownika Armii Amerykańskiej w Niemczech. Witam. Dzień dobry. A rozmowę poprowadzi pani Monika Mazanek-Wilczyńska. Zapraszam Państwa na dzisiejszą rozmowę, na dzisiejsze spotkanie oraz zapraszam już na kolejne spotkanie, które będzie za tydzień i w każdy czwartek kolejny. Do zobaczenia. Dobry wieczór. Na początek rozpoczniemy nasze spotkanie pokazem filmu Służyliśmy u Amerykanów. Film dostał pierwszą nagrodę na 9. Zamojskim Festiwalu Filmowym, a teraz 1 października będzie walczyć o nagrodę na 6. Dolnośląskim Festiwalu Filmowym. Zapraszam na pokaz. W 1945 roku w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec było ponad 2 miliony Polaków, którzy nie chcieli wracać do okupowanej przez Sowietów Polski. Kilkadziesiąt tysięcy z nich od 15 maja 1945 roku znalazło się w armii amerykańskiej, w polskich oddziałach wartowniczych i technicznych. Najliczniejsze były w 1947 roku, kiedy to pracowało w nich ponad 40 tysięcy Polaków. Pierwszym ich dowódcą był dawny adiutant Józefa Piłsudskiego, pułkownik Franciszek Sobolta. Dowodził polskimi oddziałami aż do swojej śmierci w 1964 roku. Jego następcą został pułkownik Edmund Witwicki, a ostatnim dowódcą był pułkownik Jerzy Tomaszewski. W ciągu 44 lat przez polskie oddziały w armii amerykańskiej przewinęło się około 160 tysięcy Polaków. Żołnierze służący właśnie w tych oddziałach wartowniczych armii amerykańskiej, oni bardzo tęsknili za Polską. Tym bardziej, że ta Polska była już tuż, tuż, już przecież do granicy było no, jeszcze trochę kilometrów, ale to już było, serce czuło bliskość tej ojczyzny, aczkolwiek niestety była to ojczyzna, która była zniewolona i przed powrotem, do której sam ksiądz Tyczyński przestrzegał, chcąc ratować życie tych ludzi, by nie wracali, by nie jechali, bowiem większość z nich później miała bardzo tragiczne losy. Zostali potraktowani jako no, zdrajcy ojczyzny, jako wręcz jej wrogowie. Znajdujemy się przed wjazdem, przed główną bramą do bazy amerykańskiej w Germersheim. Tu zaczynałem swoją pracę, tu spotkałem pierwszych labor service pracowników i kompanię wartowniczą, tych tak zwanych Andersowców, o czym naturalnie dowiedziałem się znacznie później. Pierwsze spotkanie było o tyle z bazą amerykańską, o tyle szokujące dla mnie, że flagi polskie wisiały na każdym słupie, na każdej latarni. I te kilkanaście lat pracy bezpośrednio tu na bazie
było dla mnie osobiście bardzo, bardzo, bardzo ciekawym, bardzo mądrym doświadczeniem. I wspominam to z wielką frajdą, z wielką przyjemnością. Organizatorem i dowódcą Level Service był Sobolta, ale ciągle jeszcze przypominam sobie naszego kapelana tu oddziałów wartowniczych, księdza Latawca, który mówił zawsze: o, papież jak mnie spotykał kilka razy, to mówił: a to jest kapelan tego naszego polskiego wojska na zachodzie. Znajdujemy się na cmentarzu komunalnym, albo głównym cmentarzu Ludwigshafen. Za nami pomnik zmarłych Polaków, byłych więźniów obozu pracujących w Ludwigshafen w zakładach przemysłowych, w dawnym IG Farben, a teraz BASF. Ci Polacy, których nagrobki tu widzimy, 200 ich było, zginęli podczas bombardowania dywanowego Ludwigshafen. Nie mieli możliwości wejścia do bunkrów przeciwlotniczych, które były zarezerwowane tylko dla ludności cywilnej niemieckiej. Po wojnie wielu z tych więźniów, wielu z tych przymusowych robotników zostało tu w Niemczech z wielu powodów. Raz, że nie mieli dokąd wracać, szczególnie ci, którzy pochodzili ze wschodu Polski. Oni już poznali, co to znaczy okupacja sowiecka, bali się wracać. Mimo że nie było internetu, to wiadomości o tym, co tam się dzieje, dochodziły do Niemiec. Poza tym ci ludzie nie byli pewni, czy wracać, czy nie wracać. Z jednej strony była ta masywna propaganda nowego rządu lubelskiego, żeby wracajcie, odbudujemy, orkiestra grała marsze. A z drugiej strony obawiali się jednak tej nowej rzeczywistości. Zostali tu. Pamięć o kolegach, z którymi pracowali, nie ulotniła się. Nie mieli pieniędzy. To byli biedni ludzie w gruncie rzeczy. I razem z tymi żołnierzami, którzy byli zatrudnieni przez armię amerykańską, złożyli się i wybudowali ten pomnik. Kiedy skończyła się wojna, wtedy na terenie Mannheim przebywało około 30 tysięcy Polaków. Nic dziwnego, że tutaj otworzono pierwszą jednostkę wartowniczą przy armii amerykańskiej, a później w dzielnicy Mannheim, Mannheim-Keffertal, odbywały się szkolenia tych jednostek. W związku z tym wszyscy żołnierze wtedy tych jednostek przeszli przez Mannheim. Od początku też prowadzono duszpasterstwo. Prowadzili to księża, którzy byli wcześniej więźniami obozu w Dachau. Jednym z nich był ksiądz prałat Juliusz Janusz. On też przyjechał w 1945 roku tutaj do Mannheim i stał się kapelanem oddziałów przy armii amerykańskiej, polskich oddziałów. Natomiast jeżeli chodzi o ten kościół, to pierwsza msza w języku polskim była tutaj 27 listopada 1955 roku. Ten kościół w czasie wojny był zniszczony, został później odbudowany i oddany do dyspozycji czy do użytkowania również polskim oddziałom wartowniczym. Polską broń.
To byli ludzie, którzy byli w 1939 jako bardzo młodzi ludzie skonfrontowani z sowiecką armią. Wręcz dotykali. Wiedzieli, co to jest, jak to się je i co to za doświadczenie jest. Byli za młodzi, żeby zostać do gułagów po wysyłaniu. Nie, no oczywiście nie wszyscy, ale po zajęciu przez Niemców polskich wschodnich terenów, dla Niemców to nie byli Polacy, to był Wschód. Polskie oddziały wartownicze i techniczne odegrały znaczącą rolę w czasie trwania mostu powietrznego do Berlina. Od czerwca 1948 do maja 1949 z amerykańskiej strefy okupacyjnej przerzucono samolotami ponad 2 miliony ton zaopatrzenia do zablokowanego przez Związek Sowiecki Berlina Zachodniego. Sukces tej operacji zmusił władze sowieckie do odblokowania miasta. To jest, proszę Państwa, zdjęcie z najwcześniejszych lat. Jeszcze tu widać oryginalne mundury, części umundurowania, bardzo charakterystyczne. Na przykład ten żołnierz w środku, w furażerce z orłem polskim, z orłem polskich jednostek na zachodzie, jest ubrany w battle dress z angielskich sortów. Natomiast te dwie dziewczyny i ten z lewej strony zdjęcia już ma amerykańskie kurtki, standardowe kurtki, które były stosowane w armii amerykańskiej. A ten znowu z prawej strony to jest, zdaje się, że jest to płaszcz angielski. A ta dziewczyna, skoro z pierwszej strony widać na prawym ramieniu naszywkę Poland. Także to musiało być tuż po wojnie. Tu znowu kompania przed większym budynkiem koszarowym. Nie jest wykluczone, że to jest centro. Nie wykluczone, że w Kefertal, w Mannheim, bo widzę, że jest to nasza flaga narodowa na wzór przedwojennych sztandarów z orłem polskim w formach sztandarów jednostek wojskowych przed wojną. Z tyłu jest proporzec kompanii, jednej z kompanii. I ten budynek tak to wygląda na większe koszary, co by wskazywało na raczej na Mannheim. Tu jest znowu starsze zdjęcie polskiego wartownika z okresu, kiedy z przyczyn politycznych raczej Amerykanie byli zmuszeni polskim wartownikom te uniformy przefarbować, żeby bardziej ich odróżniać od wojska amerykańskiego. Wcześniej mieli mundury takie, jakie Amerykanie nosili, a więc koloru zielonego. Znajdujemy się na cmentarzu głównym w Mannheim, na tak zwanym polskim polu, a jest to pomnik poświęcony pamięci w zasadzie robotników przymusowych, którzy później w większości służyli w polskich oddziałach wartowniczych, ale upamiętnia też cywilów, którzy tutaj na ziemi niemieckiej po wojnie pozostali, żyli i tworzyli tą społeczność. Znajdujemy się przy grobach robotników przymusowych, ofiar bombardowań. Paradoksalnie ginęli oni od amerykańskich bomb, ale pracowali w niemieckich fabrykach przymusowo. Jeszcze bardziej smutny jest fakt, że w czasie nalotów tylko Rosjanie i Polacy nie byli wpuszczani do schronów. Polscy żołnierze służący w armii amerykańskiej wraz z Litwinami wybudowali drewnianą, prostą, taką w swoim stylu kaplicę
która od 1953 roku służyła nam jako miejsce modlitwy, jako dom Boży. Gromadzili się tam nie tylko Polacy, ale także i Amerykanie, którzy wchodzili w związki małżeńskie z Polkami. Także przychodzili Niemcy, którzy byli w związkach małżeńskich. I także społeczność niemalże międzynarodowa, aczkolwiek zawsze msza święta, cała liturgia i nabożeństwa, wszystko było sprawowane od 11 listopada 1953 roku w języku polskim. Słowa, które pozwolę sobie zacytować, są to słowa wypowiedziane przez generała amerykańskiego majora Patricka Ryana, który przemówił do Polaków w ten sposób: pochodzę z Pentagonu, gdzie mieszka wielu Amerykanów polskiego pochodzenia. Będąc szefem kapelanów przy 5. Armii generała Clarka w Afryce i w Italii, miałem okazję spotkać się z generałem Andersem i z biskupem Gawliną. Mszę świętą odprawiłem za waszą intencję, modląc się do Matki Boskiej, byście odcięci od kraju nie utracili ducha wiary i aby ojczyzna wasza jak najszybciej była wolna. Jesteśmy w budynku twierdzy Germersheim. To był główny budynek wjazdowy, czyli wejście i wjazd do twierdzy. To były koszary z czasów pruskich i w tym właśnie budynku pierwsze kompanie polskie, wartownicze i później nazywane Lebor Service, znalazły swoje miejsce zamieszkania, czyli swoje koszary, po przeniesieniu ich z Francji. To było koniec 40. lat i tu się zaczyna praktycznie rzecz biorąc w tym budynku, w którym jest teraz to Muzeum Miejskie Germersheim. Od tego się zaczyna historia polskich oddziałów tu w Germersheim. Naturalnie w Germersheim, a nie w ogóle, bo te kompanie wartownicze i Lebor Service kompanie mieściły się w całych południowych Niemczech, a największe ich skupisko było w Mannheim. Germersheim było tylko jedną z wielu miejscowości, w których polskie kompanie pracowały, chroniły obiekty amerykańskie. I tutaj mamy przede wszystkim tą najważniejszą polską odznakę. Dlaczego najważniejszą? Nie tylko dlatego, że my jesteśmy Polakami, tylko dlatego, że Polaków było zdecydowanie najwięcej. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że to było 95% całego personelu Lebor Service i Wachmannschaften. Ta odznaka honorowa nie tylko była dla Polaków, oficerów, ale również wręczano ją oficerom amerykańskim zaangażowanym w pomoc i dowodzącymi polskimi oddziałami. Polskie kompanie wartownicze i robocze oczywiście nie mieli jednolitych uniformów. One się zmieniały z czasem. Amerykanie sobie wyobrażali, że ubiorą ich w te normalne mundury, które mają Amerykanie, bo to były po prostu oddziały amerykańskie w gruncie rzeczy. Ale niestety na skutek politycznych nacisków doprowadzono do tego, że te polskie oddziały musiały się różnić. Tutaj mamy przykład oficera Labor Service w jego uniformie, z jego naszywkami, z jego odznaczeniami. Tu z tej strony mamy ciepłą bluzę wełnianą, która była noszona przez żołnierzy amerykańskich w czasie wojny w Korei. No i oczywiście typowa czapka do munduru i później ubioru roboczego, takiego zielonego, jak tutaj widzimy na dole, który to był w czasie wojny wietnamskiej używany. Ta reszta tu eksponatów jest różna. Nie wszystkie należą do uniformów z tych kompanii w Germersheim, bo tutaj widać na przykład 4104 kompanię. LSC jest to skrót Lebor Service Company. CG, Civilian Guard i SP, Security Police.
Tu mamy naszywkę na ramieniu, taką typowo amerykańską, którą zresztą amerykańscy żołnierze też nosili, z policji wojskowej, czyli z military police. I tutaj jest jeszcze jedna naszywka, ona jest stara. To jest jeden z tych elementów, które były typowe dla kompanii wartowniczych i labor service. Tu mamy wyjątkowy eksponat. Jest to proporzec kompanii 4503 Labor Service z Germersheim. Na jednej stronie widać polskie godło z koroną, jak się należy. Z drugiej ze strony naszywka Najświętszej Marii Panny. Jest to nieregulaminowe. W armii amerykańskiej oni się bardzo bronili, żeby żadnych tutaj dodatkowych elementów nie stosować. I wyjątkowo się zgodzili na biało-czerwone. To jest biało-czerwone, to nie jest przypadek. To polskie oddziały wartownicze przekonały armię amerykańską, że to musi być. To jest koniecznie biało-czerwone. Do tego proporca kompanijnego są dodane dwa komplety wstęg pamiątkowych. Jedna, ta wstęga pamiątkowa, jest najstarsza i na niej, jak widać na czerwonym, amarantowym tle, jest napis "w drodze" i na białym, nie wiem czy to dobrze będzie widać, "w drodze do wolnej ojczyzny". To był pierwszy element, pierwsza wstęga. Na drugiej natomiast, z okazji dziesięciolecia kompanii wartowniczych, widać na biało-czerwonym, nie wiem czy to teraz będzie chyba lepiej widać, proszę zobaczyć. 1945-55. Na tym zdjęciu widzimy poczet sztandarowy polskiej kompanii Labor Service w Germersheim. Z tyłu w tle widać całą kompanię wystąpiła. No i to jest z okazji albo zmiany dowódcy, co następowało z reguły co 2-3 lata, lub też z okazji święta amerykańskiego. Na początku lat 50. część oddziałów wartowniczych przekształca się w wysokospecjalistyczne oddziały techniczne, łączności, czyli sygnałowe, zadymiania, amunicyjne i transportowe. Od 1952 roku w Fort Bragg w Stanach Zjednoczonych istniał polski oddział desantowych wojsk specjalnych. Nosił nazwę Korpus Wyzwolenia. Od 1960 roku polscy żołnierze, tak jak ich amerykańscy koledzy z elitarnej jednostki, mieli prawo noszenia zielonych beretów. Polscy komandosi stali się zalążkiem amerykańskich oddziałów Delta Force. Dowódcą polskiego oddziału komandosów był amerykański spadochroniarz pułkownik Edson Raff. Współpraca polskich grup specjalnych, nazwijmy to tak, z armią amerykańską zaczęła się jeszcze pod koniec wojny, w 1944 roku bodajże, kiedy z jednej strony Anglicy szkolili komando, czyli oddziały polskie, tak jak własne oddziały komando. My mieliśmy inną koncepcję. Nasza koncepcja sił specjalnych polegała na tym, żeby stworzyć jednostkę doskonale wykształconą i wyszkoloną w działaniach dywersyjnych i szpiegowskich na terenie Belgii, francuskojęzycznej i zachodniej Francji, po to, żeby tam wywołać powstanie, prowadzić to powstanie i doprowadzić do zupełnej demoralizacji tyłów niemieckich przed posuwającym się frontem amerykańsko-angielskim. To się nie stało i w tej kompanii grenadierów już wtedy powstały tak zwane piątki składające się nie tylko z żołnierzy amerykańskich polskiego pochodzenia, ale także z Amerykanów, na prośbę rządu amerykańskiego, po to, żeby szkolić właśnie tych żołnierzy w tej kompanii. To byli ludzie, którzy działali także poza linią frontu. I w Polsce, pod sowiecką okupacją, później, no i oczywiście jako instruktorzy i pracownicy, nie wiem, czy to wtedy się nazywało CIA. O tym można powiedzieć, że Amerykanie docenili wiedzę fachową,
docenili zdolności organizacyjne, inteligencję, wykształcenie i doskonałą kondycję i morale tych żołnierzy. I oni praktycznie rzecz biorąc byli tymi, którzy byli ideowym zalążkiem tych osławionych zielonych beretów. Dostawałem gazetkę Ostatnie Wiadomości, dość tak amatorsko wydawaną, ale oczywiście z wiadomościami innymi jak te, które w oficjalnym polskim obiegu były. To już były czasy Solidarności i drukowane prymitywnie wiadomości w ulotkach czy gazetkach, do tego byliśmy przyzwyczajeni. Ale tutaj to były Ostatnie Wiadomości jako normalnie wychodząca gazeta, nie w takim layoucie jak profesjonalne, powiedzmy, Star and Stripes, ale mimo wszystko w języku polskim z informacjami aktualnymi. Stoimy przed pomnikiem poległych lotników polskich z 1944 roku, albo przez artylerię przeciwlotniczą, albo przez nocnego myśliwca strącony został ten samolot wracający z bombardowania bodajże Darmstadt. I ten pomnik ufundowali żołnierze z Wołyńskiej Kompanii Wartowniczej stacjonującej w Hanau. Opieka nad pomnikami albo miejscami martyrologii to nie była jedyna rzecz, na którą zbierali pieniądze. Opiekowali się sierotami, zbierali pieniądze na paczki dla Polski, dla gruźlików. Jednocześnie fundowali stypendia dla uczniów szkół średnich, a nawet Wyższej Szkoły Technicznej chyba w Mannheim. Poza tym oczywiście utrzymywali biblioteki z własnych funduszy i sponsorowali kulturę. To znaczy fundowali nagrodę dla pisarzy, dla poetów i suma tych wszystkich zbieranych pieniędzy przez lata, przez nich przekraczała parę milionów marek tamtejszych. To była przypuszczalnie jedna z największych, jeżeli nie największa, pomoc dla Polonii mieszkającej w Niemczech czy na świecie. Tu mam taką odznakę złotą za 40 lat Service for US Government. I to dostał jeden z naszych wartowników. Oczywiście już nie żyje, to było dawno. To mi została jedyna pamiątka po nim. I drugą odznakę w nieco innej formie to jest odznaka za 35 lat służby od pana Dymkowskiego, również nie żyje już, były żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski i później jeniec, a później żołnierz w kompaniach wartowniczych. Był jeden bardzo ciekawy przypadek, kiedy tu głównodowodzący z głównej kwatery w Heidelbergu dowiedział się, że jest żołnierz z Labor Service, który przepracował bez żadnej przerwy 50 lat. 50. To trzeba sobie to wyobrazić. 50 lat pracy, więc oczywiście wysłał po niego samochód, bo mówi, że chciałbym zobaczyć takiego gościa. To się nie zdarza zbyt często. A chodziło o mojego, nie mogę powiedzieć kolegę, bo to był już starszy pan, który zaczął pracę jako 17-latek w Labor Service, ukrywając swój właściwy wiek, bo nie chcieli go przyjąć jako 17-latka. No i tak to właśnie wyglądało. Przyjechałem do Niemiec 1 kwietnia 1981 roku. Podjąłem pracę jako wikariusz Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim, gdzie proboszczem był ksiądz Kazimierz Latawiec, długoletni kapelan Polaków przy Armii Amerykańskiej i byłem jego wikariuszem. W związku z tym pomagałem nie tylko w polskiej misji, jako każdy wikariusz, ale równocześnie jeździłem z nim po ośrodkach, po jednostkach
amerykański, gdzie Polacy spełniali służbę w oddziałach wartowniczych, technicznych, pomocniczych, to były różne ugrupowania. W tamtym okresie czasu mniej więcej mieliśmy przy armii amerykańskiej około 5,5 tysiąca. To byli właściwie 99% mężczyźni. W większości byli to ludzie samotni. To było pierwsze. Drugie, ludzie, którzy tęsknili bardzo za Polską. To pozostało. I trzecie, ludzie w jakimś sensie zawiedzeni, tak bym powiedział, że nie mogli wrócić do tej Polski wymarzonej, innej i utrzymywali kontakty. Oni starali się o przekazanie nieraz jakichś pieniędzy, bali się, jednak byli pod wpływem propagandy również i antypolskiej, ale nie w sensie w duchu przed 89 rokiem, tylko takim właśnie czystej, zdrowej, nieraz czasem wyimaginowanej takiej pojęcia demokracji czy wolności polskiej, ale w jakiś sposób jakby czasem oderwany od rzeczywistości. Pamięć o tych żołnierzach, o naszych rodakach, którzy służyli w kompaniach wartowniczych po II wojnie światowej tutaj przy wojskach amerykańskich, jest zdecydowanie mniej znana niż byśmy tego sobie życzyli, a na pewno mniej znana niż zasługiwaliby na to ci żołnierze. Na każdym kroku spotykamy nowe historie, nowe losy, nowe dzieje pojedynczych osób, ale i całych kompanii wartowniczych. I o tym należy, o tym trzeba więcej mówić i mam nadzieję, że ten film też temu się przysłuży. John, we are glad that you are with us and we are waiting for your words. We are all ears. Thank you very much. Dziękuję pani. I will speak briefly on a brief outline of the Poles in the American military service, a chapter of history that has been overlooked and forgotten on both sides of the Atlantic Ocean. W sierpniu 2021 roku polski generał dywizji Adam Joks został mianowany zastępcą dowódcy do spraw interoperacyjności 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Powołanie polskiego oficera na ważne stanowisko dowodzenia kontynuowało długą tradycję Polaków w amerykańskiej służbie wojskowej. Warto również zauważyć, że dowódca Joks jest Amerykaninem polskiego pochodzenia. To ostatnie wydarzenie może być symbolem bardzo długiego i mało znanego związku między Polakami a Amerykanami polskiego pochodzenia w służbie Stanów Zjednoczonych. Polacy służą w amerykańskich siłach zbrojnych od czasów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki. Więzy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są długotrwałe i głębokie, często oparte na sentymencie i wzajemnej sympatii, bardziej niż na konkretnych interesach politycznych. Było to szczególnie widoczne w XIX i na początku XX wieku, kiedy to ogromna liczba Polaków z zaborów wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Powiedzenie za wolność waszą i naszą zainspirowało Polaków, którzy stracili swoją ojczyznę na skutek obcej inwazji i rządów kolonialnych do walki o wolność ludzi na całym świecie, od Haiti po Węgry. Za wolność waszą i naszą miało realne znaczenie również dla polskich Amerykanów, w tym tych urodzonych w Stanach Zjednoczonych, dla których walka o wolność Polski była tak samo częścią ich dziedzictwa kulturowego, jak i idea założycielskie Stanów Zjednoczonych. Na przykład mój własny ojciec, który dorastał w polskiej enklawie Hamtramck w stanie Michigan, był urodzony w Ameryce w polskojęzycznej rodzinie. Miał 18 lat w okresie rewolucji poznańskiego czerwca i powstania węgierskiego w 1956 roku. Opowiadał, że po przeczytaniu wiadomości z Europy nie mógł spać w nocy. Jego wyobraźnie rozpalały marzenia o pomocy tym walczącym z komunizmem.
Jego idolem był Tadeusz Kościuszko, z którym dzielił urodziny. I to ideały jego polskiego bohatera zainspirowały go później do wstąpienia na ochotnika do armii amerykańskiej, do której dołączył z nadzieją na otrzymanie stanowiska, które pozwoliłoby mu bezpośrednio wspomagać sprawę wolności. Służył w Wietnamie, a jego osoba mogła stać się wzorem dla innych z jego pokolenia. Od czasów Kościuszki do końca XX wieku Polska była niepodległa tylko przez 21 lat, między dwiema wojnami światowymi i po upadku rządów komunistycznych w 1989 roku. To stworzyło wyjątkową sytuację. Polacy, którzy przybyli do Ameryki lub służyli w amerykańskich siłach zbrojnych, mogli być równie wierni idei wolnej Polski, a jednocześnie lojalnie i odważnie służyć pod gwiazdami i paskami jako amerykańscy żołnierze. W okresie zimnej wojny większość Polaków żyjących na Zachodzie nie uważała Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za legalny rząd Polski. W przeciwieństwie do wielu innych imigrantów i cudzoziemców, którzy służyli w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Polacy naprawdę mogli służyć dwóm panom, rzeczywistości Stanów Zjednoczonych i idei wolnej Polski. Rozważając historię Polaków w armii amerykańskiej, musimy zbadać dwa aspekty. Po pierwsze, tworzenie odrębnych jednostek polskich pod dowództwem amerykańskim lub jako integralnej części armii Stanów Zjednoczonych. Po drugie, aktywność poszczególnych Polaków w amerykańskiej służbie. Ponieważ duża skala polskiej imigracji do Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się w 1854 roku i trwała przez pierwsze lata obecnego stulecia, duża liczba Amerykanów polskiego pochodzenia służyła w tym czasie w armii amerykańskiej, marynarce wojennej, piechocie morskiej i lotnictwie. Wielu otrzymało najwyższe odznaczenia w Ameryce za męstwo i służbę. Na przykład najbardziej odznaczony żołnierz bojowy w historii Stanów Zjednoczonych, Matthew Urban, był synem polskich imigrantów. W praktyce jednak dość trudno jest jednoznacznie odróżnić tych, którzy służyli jak Amerykanie, od tych, którzy służyli jak Polacy w amerykańskich mundurach. Najbardziej znanym przykładem jest utworzenie Błękitnej Armii, rekrutowanej z polskich emigrantów i zesłańców w czasie I wojny światowej. Pierwotny pomysł na tę siłę wyszedł od pianisty i męża stanu, Ignacego Jana Paderewskiego, który chciał stworzyć armię Kościuszki składającą się ze 100 tysięcy mężczyzn wywodzących się z Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy mieli służyć pod dowództwem amerykańskim. Rekrutacja rozpoczęła się wraz z przystąpieniem Ameryki do wojny w 1917 roku, a wysiłek pozostał w dużej mierze sprawą amerykańską. Dopóki Francuzi nie przejęli dowództwa i wyposażenia wciąż tworzącej się jednostki w 1918 roku. Mimo że armia nie znalazła się pod dowództwem amerykańskim z powodu polityki ententy i amerykańskich problemów logistycznych, armia pozostawała ściśle związana ze Stanami Zjednoczonymi. W wielu społecznościach polonijnych w Stanach stacje werbunkowe służyły zarówno armii amerykańskiej, jak i polskiej. Rekruci dołączający do tych stacji, będący obywatelami amerykańskimi, kierowani byli do służby amerykańskiej. Natomiast ci, którzy nie byli, mogli dołączyć do sił polskich. Około 22 tysięcy Amerykanów zgłosiło się na ochotników do Błękitnej Armii i szkoliło się w Kanadzie. Służyli we Francji w 1918 roku, a później przenieśli się do Polski, gdzie pomogli odeprzeć inwazję bolszewicką w 1920 roku. Po inwazji na Polskę przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki w 1939 roku Ameryka pozostawała neutralna aż do japońskiego ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku. Od tego momentu amerykański wysiłek wojenny zaowocował masową mobilizacją Polonii amerykańskiej i jej młodzieży. Ze względu na intensywny patriotyzm i wyjątkowe czynniki demograficzne, Polacy w USA służyli w amerykańskich siłach zbrojnych liczebnie proporcjonalnie więcej niż prawie jakakolwiek inna mniejszość etniczna czy rasowa w Stanach Zjednoczonych. W niektórych polskich parafiach katolickich aż 40% wszystkich parafian pod koniec wojny służyło w wojsku, czyli 40% wszystkich parafian w każdym wieku, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Poprzedni przykład błękitnej armii, duża liczba polskojęzycznych osób wstępujących do armii amerykańskiej oraz możliwość prowadzenia amerykańskich operacji bojowych w Polsce stworzyła okazję do stworzenia polskojęzycznej jednostki w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Historia tego wysiłku pozostaje owiana tajemnicą i czeka na dalsze badania, ale zarysy można pokrótce naszkicować. Wiosną 1942 roku do prezesa Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych Teofila Starzyńskiego, który odegrał kluczową rolę w rekrutacji do Błękitnej Armii i pracował nad rekrutacją amerykańskich ochotników do polskich sił zbrojnych na uchodźstwie, zwrócił się podpułkownik Preston Goodfellow z Biura Służb Strategicznych, czyli poprzednik CIA, o specjalnej polskojęzycznej jednostce służb specjalnych wywodzącej się z żołnierzy już służących w armii amerykańskiej. W polskojęzycznych gazetach pojawiły się ogłoszenia wzywające do wolontariatu, a polskie organizacje i szkoły były również sprawdzane w poszukiwaniu potencjalnych rekrutów. Starzyński i Sokoły zostali zasypani listami od żołnierzy polonijnych, proszących o więcej informacji i wyrażających chęć dołączenia do takiego oddziału. Były plany przeszkolenia sił liczących około 400 ludzi w operacjach powietrzno-desantowych. Niemniej jednak pod koniec 1942 roku wydaje się, że Biuro Służb Strategicznych zakończyło wysiłki z niejasnych powodów. Chociaż małe jednostki specjalne zostały utworzone z wykorzystaniem norweskich i greckich Amerykanów. Wydaje się, że w aktach rządu Stanów Zjednoczonych i innych archiwach dotyczących planowania polskich sił znajduje się bardzo niewiele dowodów w postaci dokumentów. Jednak liczne, entuzjastyczne listy od polskojęzycznych żołnierzy amerykańskich pokazują, że idea walki w imieniu Polski w amerykańskim mundurze była dość popularna. Gdy II wojna światowa dobiegła końca, a Polska znalazła się pod rządami komunistów, niezliczni Polacy znaleźli się na wygnaniu. Byli jeńcy wojenni, ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych i pracy niewolniczej, żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Od 1945 roku wielu Polaków uciekło także na Zachód, aby uniknąć komunistycznych represji. Zaowocowało to nowym rozdziałem w historii Polaków w amerykańskim służbie wojennej, kompaniami Gwardii Polskiej. Kompanie wartownicze zostały utworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa amerykańskim obiektom wojskowym w Europie Zachodniej po demobilizacji sił amerykańskich pod koniec wojny. Dla wielu Polaków kompanie wartownicze były sposobem zatrudnienia i zarobku w trudnych warunkach emigracji. Uważano również, że jest to potencjalna kadra dla polskiej armii, która mogłaby walczyć z Sowietami w przyszłej wojnie w Europie. Pomysł ten podzielało wielu Polaków i przynajmniej część oficerów amerykańskich. W 1946 roku do kompanii Gwardii Polskiej zgłosiło się aż 40 tysięcy ochotników. Choć liczba mężczyzn służących jednorazowo była zróżnicowana ze względu na emigrację i zmieniające się priorytety polityki amerykańskiej. Zmieniały się również warunki służby ze względu na szczególnie złe warunki i niskie morale. W 1947 roku, niemniej jednak, kompanie gwardii były wysoko cenione przez amerykańskich oficerów za ich ogólny profesjonalizm i służbę. Kompanie gwardii zwerbowały wielu mężczyzn w różnym wieku i o różnym pochodzeniu. Niektórzy z nich służyli poprzednio w wojsku lub w regularnej armii polskiej, albo jako żołnierze podziemia podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. Dla innych kompanie były pierwszym wprowadzeniem do życia wojskowego. Pochodzili z różnych środowisk w Polsce. Szczególnie godnym uwagi źródłem rekrutów była Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych, której członkowie uciekli liniami niemieckimi pod koniec wojny dotrzeć do sił amerykańskich. Do kompanii zaciągnęły się osoby ze wszystkich głównych grup politycznych na emigracji. Życiorysy wielu wybitnych Polaków, którzy pozostali na Zachodzie, zawierały służbę w kompaniach wartowniczych przed emigracją do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów. Można więc powiedzieć, że kompanie wartownicze tworzyły kadrę przyszłych liderów powojennej emigracji polskiej, zwłaszcza dla organizacji kombatanckich, takich jak Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych. Dla części Polaków chcących zająć bardziej aktywne stanowisko w walce z komunizmem, kompanie wartownicze były jednak rozczarowaniem.
i nie spełniły ich nadziei na wyzwolenie Polski spod władzy sowieckiej. W ten sposób poszczególni Polacy dołączyli do amerykańskich sił zbrojnych, by walczyć podczas konfliktów zimnej wojny i choć żaden z nich nie spełnił marzeń o powrocie do ojczyzny, żyli ideałem za wolność waszą i naszą. Dobrym przykładem jest Janusz Różański, który walczył zarówno z Niemcami, jak i Sowietami w podziemnych narodowych siłach zbrojnych. Zanim w 1946 roku uciekł na zachód, gdzie wstąpił do polskich oddziałów wartowniczych gwardii. W 1950 roku zaciągnął się do armii amerykańskiej i służył w słynnej 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, osiągając prestiżowy stopień starszego sierżanta. Brał udział w walkach w Korei i Wietnamie, gdzie został ranny w akcji. Jeszcze bardziej zdumiewającym przykładem jest Rafał Ganganowicz, który jako nastolatek zorganizował antykomunistyczną komórkę bojową w powojennej Warszawie, zanim uciekł do Berlina Zachodniego, ukrywając się pod pociągiem. Należał do grupy Polaków, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie wojskowe przez armię amerykańską w ramach operacji Rollback, nieudanej próby amerykańsko-brytyjskiej mającej na celu stymulowanie antykomunistycznych ruchów oporu na terytorium kontrolowanym przez Sowietów. Kiedy ten wysiłek został wstrzymany, Ganganowicz został żołnierzem do wynajęcia pracującym dla sił antykomunistycznych w Kongo i Jemenie, gdzie wyczyny w niszczeniu pełnomocników Moskwy stały się legendarne. W latach 80. został wybrany na dowódcę przyszłej wspieranej przez Stany Zjednoczone siły Polaków, która miała być szkolona i wysyłana do walki w Afganistanie przeciwko Sowietom, co było kolejnym przedsięwzięciem, które nigdy nie wyszło z deski kreślarskiej. Polska służba w mundurze amerykańskim nie zakończyła się wraz z upadkiem sowieckiego imperium. Wielu Polaków służyło i nadal służy pod gwiazdami i paskami, w tym w konfliktach takich jak w Iraku i Afganistanie. Wielu oddało swoje życie w służbie przybranemu krajowi. Na przykład starszy szeregowy Korpusu Piechoty Morskiej Henry Kowalik zginął w Iraku w 2003 roku podczas próby rozbrojenia niewybuchu, a szeregowiec piechoty morskiej Dawid Pietrek zginął od bomby przydrożnej w Afganistanie w 2008 roku. Szczegóły wysiłku wielu Polaków w amerykańskiej służbie wojskowej w okresie II wojny światowej i zimnej wojny pozostają nieznane. Informacje zawarte w archiwach rządów Stanów Zjednoczonych są w dużej mierze niezbadane przez badaczy, a w niektórych przypadkach mogą zostać całkowicie utracone. Zarówno plan utworzenia polskojęzycznego batalionu służb specjalnych, jak i plan wyszkolenia kadry Polaków do działania za żelazną kurtyną były bez wątpienia na łasce amerykańskich przywódców wojskowych i cywilnych oraz ich czasami naiwnych lub nierealistycznych wyobrażeń o sowieckich wrogach. Mgła otaczająca te plany czeka na przyszłych badaczy, chcących odkryć pełną historię Polaków, którzy służyli Ameryce za wolność waszą i naszą. Dziękuję. Thank you for your introduction to the Polish-American history. Thank you that you joined us. A wykład tłumaczyła dla nas pani Angelika Muchowska. I teraz proszę pozwolić mi opowiedzieć słów parę o polskich oddziałach w armii amerykańskiej. Jak już państwo się dowiedzieli, były to nie tylko oddziały wartownicze, ale były amunicyjne. Polacy chronili wszystkie składy amunicji w armii amerykańskiej w Europie. Mieli jedyny batalion w całej armii amerykańskiej do zadymiania, czyli do sztucznej mgły. Ale największym odkryciem jest właśnie fakt, że Polacy zostali zaproszeni w 1952 roku do Fortu Bragg w północnej Karolinie, gdzie szkolili się do ewentualnej walki z nieprzyjacielem. Potoczna nazwa brzmiała Korpus Wyzwolenia, a jej motto brzmiało Wyzwalaj uciemiężonych. Oficjalna nazwa to Grupa Specjalna Sił Powietrznych. No i kilka słów o tym oddziale. Zapoczątkował go w 1952 roku generał Robert Alexis McClure, szef sekcji wojny psychologicznej w Naczelnym Dowództwie Alianckich Sił Ekspedycyjnych, tworząc Centrum Wojny Psychologicznej w Forcie Bragg.
Jego wybór nie był przypadkowy, bo po prostu współpracował z Biurem Służb Strategicznych, która była poprzedniczką CIA i rozumiał znaczenie takich niekonwencjonalnych metod prowadzenia walki. I już 19 czerwca 1952 roku stworzono 10. Grupę Sił Specjalnych, powietrzno-desantową, która już sama nazwa była dezinformacją, bo sugerowała, że było 9 takich grup, a to była tylko jedna. I najpierw ta grupa liczyła 122 ludzi, a do jednostki napływali kolejni ochotnicy, poddawani byli specjalnej selekcji. Pierwszymi żołnierzami byli weterani z II wojny światowej z jednostki United States Army Rangers i żołnierze wojsk powietrzno-desantowych. W czerwcu ona już liczyła 2300 żołnierzy. Polscy dziennikarze wojskowi przy Armii Amerykańskiej nazywali tę jednostkę Korpusem Wyzwolenia. Od regularnych oddziałów różnił je fakt, że oni nosili zielone berety jeszcze zanim oficjalnie pozwolił im nosić te berety prezydent John Kennedy w 1960 roku. Żołnierzom bardzo na tym zależało, ponieważ oni dobrze pamiętali współpracę z wojskami brytyjskimi w czasie II wojny światowej i chcieli takie berety nosić. No i ta grupa powołana w 1952 roku składała się z cudzoziemców. Komendy padały po polsku, po rosyjsku, po czesku, po niemiecku i po ukraińsku. I ci pierwsi żołnierze byli podwójnymi ochotnikami. Najpierw zgłosili się ochotniczo do oddziałów spadochronowych, a po przejściu szkolenia do grup specjalnych. No i oczywiście szkolono ich do najtrudniejszych misji bojowych, do skoku na tyły nieprzyjaciela i zasilenia partyzantki w walce z komunistycznymi reżimami. Grupa specjalna, którą utworzono wtedy, była wcieleniem, realizacją takiej koncepcji, że Stany Zjednoczone pomogą ujarzmionym przez komunizm narodom, ale główny wysiłek miał należeć do partyzantki tych narodów. Dlatego właśnie ci uchodźcy spoza żelaznej kurtyny zgłaszali się do tej jednostki. I jeden z tych cudzoziemców, Polak, który był w tej jednostce, tak mówił w 1952 roku Polskiej Gazecie Wojskowej w Niemczech. Ostatnie wiadomości. Zgłosiłem się do tych oddziałów, gdyż jest to najlepsza droga do zniszczenia komunizmu. Stanowimy najsilniejszą broń, silniejszą od broni atomowej, mamy bowiem wspólny język z ludźmi za żelazną kurtyną. No, ale należy przypuszczać, że później większość tej grupy stanowili jednak Amerykanie, ale procentowo jaki był udział Polaków nie mogłam ustalić, bo na razie amerykański generał z Waszyngtonu nie może mi udostępnić tych akt, ponieważ niektórzy ci żołnierze jeszcze żyją. No i tak jak była mowa w filmie, szefem tej grupy był pułkownik Edson Raff, o którym pisał prezydent Eisenhower w swojej książce Krucjata w Europie. I tę jednostkę szykowano z myślą o spodziewanej wojnie ze Związkiem Sowieckim lub innym krajem komunistycznym. Dopiero później rozpoczęto szkolenie antyterrorystyczne. No i 10 listopada 1952 roku część tej jednostki już wysłano do niemieckiego Bad Tölz, a resztę pozostawiono w Fort Bragg i przemianowano na 77. Special Forces Group, która została w Stanach Zjednoczonych. A ta grupa, która została wysłana do Niemiec, to ona właśnie infiltrowała granice PRL-u, Czechosłowacji i NRD. Oczywiście były to misje ćwiczebne, to był czas pokoju i ograniczono się do zbierania informacji o przeciwniku i pozorowaniu podejść do celów. I Polacy zatrudnieni w tej jednostce przenosili pieniądze dla rodzin aresztowanych przez Urząd Bezpieczeństwa i na przykład radiostacje. Każdy z nich, podejmując się takiej misji, był ubezpieczony na 10 tysięcy dolarów. No i na wypadek śmierci. No ale polski rząd w Londynie był przeciwny tego rodzaju misjom, ponieważ uważał, mówił, że jak to życie polskiego żołnierza warte jest 10 tysięcy dolarów. No a Amerykanie mówili tym żołnierzom, żeby nie uważali się za żołnierzy takiego czy innego rządu, tylko wykonywali polecenia, które wydawali im Amerykanie.
Teraz słów kilka o Polakach we Francji. Polacy we Francji byli w latach 45-67, do czasu aż generał de Gaulle wycofał się z sojuszu NATO i Polacy, którzy służyli we Francji, musieli się zdecydować, czy wracają do RFN, czy zostają we Francji, bo na przykład się ożenili i mieli już dzieci i wcale nie chcieli wracać do Niemiec. Ciekawostką jest fakt, że Polacy do Francji zostali przewiezieni nielegalnie. Nie było żadnej, bez żadnej podstawy prawnej, Amerykanie przewieźli Polaków do Francji ciężarówkami. Dopiero potem uzgodniono ich status. I co robili Polacy we Francji? No najpierw ekshumowali szczątki amerykańskich żołnierzy, przewozili ich do portów we Francji po to, żeby mogły te zwłoki popłynąć do Stanów Zjednoczonych. Ale co jest ciekawe? Ci Polacy we Francji, którzy zostali, organizowali co roku od roku 1968 roku w Pierre Latrèche coroczne zjazdy. Zjazdy z udziałem oficjalnych władz francuskich, cywilnych, wojskowych i na te zjazdy przyjeżdżali co roku generał Władysław Anders, generał Stanisław Maczek czy generał Bolesław Bronisław Duch. To był taki generał, który w czasie II wojny światowej w 1940 roku dowodził jednostką grenadierów polskich. I ten generał Duch był taki no, znany z tego, że jak Francja się poddała w czerwcu 1940 roku, to on nie chciał wykonać rozkazu 4004 i Polacy walczyli dalej, za co chcieli generała Ducha postawić Francuzi przed sądem. Ale w 70-tych latach odznaczyli generała Ducha najwyższym odznaczeniem francuskim. No i chodzi mi o to, że na te zjazdy z udziałem znaczących polskich generałów przekształcały się co roku w takie olbrzymie manifestacje patriotyczne, gdzie oddawano hołd ofiarom mordu w Katyniu, a na przykład pierwszy pomnik mordu, ofiarom Katynia w Londynie powstał dopiero w latach 70. na cmentarzu, czyli oni pierwsi się oddawali hołd pomordowanym w Katyniu. Mówili o pomordowanych w Lochach Bezpieki. No i cóż, można by o tych ludziach opowiadać, o oddziałach sporo, ale może, bo to jednak jest duża masa ludzi, bo przez te oddziały się przewinęło około 160 tysięcy Polaków, to może przeczytam takie króciutkie wspomnienia o zwykłych ludziach. Nie dowódcach, tylko zwykłych, życiorysy zwykłych ludzi. Na przykład major Ryszard Harfinger, syn ziemi lwowskiej, urodzony 12 czerwca 1913 roku we Lwowie, zmarł 12 lutego 1987 roku w Mannheim. W oddziałach służył 26 lat. 20 lat był dowódcą kompanii 85-33. Ona wchodziła w skład tego batalionu zadymiania. I tak wspominał go dr Jan Szponder. Oficer artylerii Włodzimierz Toruń-Grudziądz brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 i został ranny pod Kutnem. Trafił do lazaretu jenieckiego, z którego uciekł. Członek konspiracji wojskowej ZWZ, aresztowany, więziony na Pawiaku, zesłany do Oflagu pod Warburgiem. Po wyzwoleniu pierwsza dywizja pancerna, pierwszy pułk artylerii motorowej, potem Francja. Pracował w zakładach Citroena i uczył języka polskiego w polskim liceum we Francji. A następnie pracował w oddziałach Kaiserslautern we Francji, w Pirmasens, a w końcu dowodził kompanią 85-33. I jakim był człowiekiem? Lwowskie usposobienie, uroczy lwowski bałak, żył według sentencji Lwów zawsze wierny, pogodny duchem i wierny, wierny Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, w życiu osobistym i w przyjaźni, członek zarządu Stowarzyszenia Katolików Polskich w Niemczech, typowy Polak katolik. Dla niego natchnieniem i drogowskazem był Jan Paweł II. Bolał nad przykładami publicznego zgorszenia, opierał się na prawdzie, był wierny samemu sobie. Miał szczególne nabożeństwo do kultu miłosierdzia Bożego, które, jak wiemy, dopiero zostało zatwierdzone znacznie później. Paweł Heinemann, członek kompanii 8905.
urodzony 19 stycznia 24 roku w Warszawie. Na emigracji przeżył 64 lata. W oddziałach służył 41 lat we Francji i w Niemczech. Prawy Polak, dobry katolik. Żył cicho i bez rozgłosu. Miał ukończyć studia techniczne, ale te plany pokrzyżowała wojna. W czasie okupacji w warszawskim podziemiu. W czasie wojny trafił na roboty do Niemiec. W 1946 zgłosił się do pracy w oddziałach. Powrót do wolnej Warszawy był jego marzeniem. Żył skromnie, nie udzielał się towarzysko. Im dłużej żył na obczyźnie, tym bardziej tracił nadzieję powrotu do kraju i czuł się osamotniony i zagubiony w obcym świecie. W pracy obrotny, uczynny, ceniony zarówno przez przełożonych, jak i przez współpracowników. W czasie wolnym, by nie poddawać się nostalgii, poświęcał czas aeronautyce, która była jego pasją. W maju 87 odszedł na emeryturę. Nie zaznał szczęścia w życiu i nie spełniło się jego jedyne marzenie. Powrót do wolnej Polski, do zwycięskiej Warszawy. Tak napisali o nim we wspomnieniu koledzy. Inny były dowódca kompanii Verdun we Francji, kapitan Jerzy Omar Mirza Lipko. Potomek polskich Tatarów z Wołożyna, wyznania muzułmańskiego, zmarł 14 lipca 1988 w Londynie. Jerzy Omar był porucznikiem Wojska Polskiego, uczestnikiem kampanii wrześniowej, oficerem pierwszego korpusu w Anglii. Po przeniesieniu oddziałów z Francji do Niemiec wrócił do rodziny w Wielkiej Brytanii. No i żeby nie przedłużać, to ostatni życiorys, major Karczewski. Zmarł 7 marca 89, miał wtedy 90 lat. To był emerytowany major Wojska Polskiego i pułkownik oddziałów wartowniczych, jeden z organizatorów oddziałów. Jego pogrzeb odbył się 11 marca w Bydgoszczy na cmentarzu parafii Świętej Trójcy. Tak wspominał go Wiktor Bukowski. Mikołaj Karczewski, urodzony 14 maja 1898 roku w Kijowie, gdzie po ukończeniu gimnazjum wstąpił na Politechnikę. Po odzyskaniu niepodległości powrócił do ojczyzny. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, potem pozostał w wojsku. W kampanii wrześniowej służył jako major w 7 Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu, do którego został przeniesiony w 1934 roku z Torunia, gdzie przez 5 lat był wykładowcą w zawodowej szkole podchorążówki artylerii. W czasie wojny niewola w Oflagu w Murnau. W styczniu 1946, kiedy w Mannheim powstawał ośrodek wyszkolenia pod nazwą Labor Service Guard Center imieniem Tadeusza Kościuszki, którego dowództwo objął pułkownik Janusz Filipkowski, major Karczewski został dowódcą sekcji wyszkolenia, czyli odpowiadał za wyszkolenie tych wszystkich wartowników. W sierpniu 1947, kiedy oddziały zostały rozwiązane, bo Wiaczesław Mołotow na konferencji w Moskwie domagał się rozwiązania tych oddziałów i przez 3 miesiące te oddziały nie istniały, potem zostały odtworzone jako policja przemysłowa, założono ośrodek uzupełnienia w Fuldzie pod nazwą Replacement Center pod jego dowództwem. W 1949 Karczewski zostaje dowódcą 69-50 Guard Center w Gizen. No a później został przeniesiony w 50 do Kaiserslautern i wtedy awansował do stopnia pułkownika oddziałów wartowniczych. W Kaiserslautern, w tej bazie amerykańskiej, która istnieje do dzisiaj, powstały takie koszary, które do dziś istnieją i nazywają się Pułaski Barracks, czyli koszary Pułaskiego. Specjalnie zostały zbudowane dla polskich oddziałów i istnieją do dzisiaj. I właśnie Karczewski załatwił zgodę u Amerykanów na wybudowanie tej kaplicy polskiej, którą Państwo widzieli w tym filmie. To właśnie jego zasługa. I w tej bazie były dwa kluby, oficerski i żołnierski. I on założył orkiestrę dętą, klub sportowy piłki nożnej, siatkówki. W przytulnych klubach kwitło życie towarzyskie, co było zasługą pułkownika Karczewskiego. Dzięki niemu organizowano pamiętne zabawy i tak było do końca jego służby w roku 70. Bukowski mówi, po jego śmierci wszystko uległo zmianie. Nikt już takich zabaw nie urządzał. Może podsumowując, to przeczytam
Przeczytam telegram, bo w 1985 roku przypadało 40-lecie tych oddziałów w Armii Amerykańskiej i na ręce pułkownika Jerzego Tomaszewskiego, który oficjalnie był oficerem łącznikowym przy dowództwie amerykańskim w Europie, wpłynęły listy gratulacyjne. I na przykład Jan Paweł II, Ojciec Święty, napisał tak. Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem błogosławieństwa apostolskiego członkom polskich oddziałów wartowniczych i technicznych oraz ich rodzinom z okazji 40. rocznicy istnienia i działalności tych oddziałów przy Armii Amerykańskiej. Szef tych wszystkich oddziałów, Amerykanin Günther Oberst, pułkownik, napisał między innymi tak. Od 16 maja 1945 od dnia założenia pierwszej polskiej jednostki wartowniczej w Mannheim-Kefertal przez pułkownika Leśniaka z polskiej misji wojskowej polscy członkowie Labor Service wykonali niezliczone prace i pełnili podczas 40-letniego istnienia tej służby niezrównaną służbę dla armii amerykańskiej. Wasze czyny i poświęcenie dla sprawy wolności są inspiracją dla wszystkich Polaków nieprzerwanie marzących o demokracji, o prawach człowieka i pełnej suwerenności narodowej. Polaków mających nadzieję na to, że historia nie wypowiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie politycznych systemów w Europie. Napisał oczywiście słowa gratulacyjne, których nie będę już czytać, premier rządu na uchodźstwie. Napisał prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzy Mazeski, napisał tak. Przez 40 lat stanowiliście i stanowicie nadal niezwykle ważną jednostkę wspierającą armię amerykańską w Europie. Od 40 lat pełnicie swoją służbę po żołniersku, uczciwie i solidnie. Pełnicie ją poza granicami własnego kraju, ale jednocześnie i dla jego dobra, gdyż wykazujecie dbałość o dobre imię Polaka. Jeszcze raz potwierdzacie opinię, że Polak jest zarówno solidnym pracownikiem, jak i lojalnym aliantem. My tutaj w Ameryce, choć jesteśmy od was oddzieleni oceanem, wiemy o tym, że niejednokrotnie zasłużyliście sobie na najwyższe uznanie ze strony waszych dowódców i przełożonych, z czego możecie być dumni. Wiemy o tym również, że przez będąc pół wieku na obczyźnie nie zaniedbaliście ojczystych tradycji i zwyczajów i co jest godne podziwu, potrafiliście stworzyć i utrzymać tyle lat własne świetnie redagowane pismo Ostatnie Wiadomości. I tak jak było mówione w reportażu, największą zasługą tych oddziałów była ich działalność charytatywna. Oni przeznaczali miliony marek i dolarów na wspieranie emigracyjnej kultury, sztuki, szkół, uczelni wyższych. Stałym odbiorcą środków od Polaków w armii amerykańskiej był polski kościół. Rektor seminarium duchownego w Paryżu, ksiądz Banaszek, przekazywał pieniądze prymasowi Wyszyńskiemu w Rzymie kardynał Wyszyński przywoził je do Polski. Polacy utrzymywali skarb narodowy, który finansował utrzymanie rządu polskiego na uchodźstwie. Prezesem tej komisji był generał Władysław Anders, który mówił tak. Zostaliśmy na obczyźnie, by o Polskę walczyć i do niej wrócić. Wojna dla nas się nie skończyła, trwa ona nadal. Musimy stać na straży honoru i interesów ojczyzny oraz głosić prawdę o Polsce, przeciwstawiając się fałszom szerzonym w świecie przez komunistów. I właśnie na tę walkę, działalność niepodległościową, właśnie ci żołnierze utrzymywali rząd polski na uchodźstwie, ale nie tylko, bo co roku składali się, jak z okazji świąt wielkanocnych, na taką jałmużnę wielkopostną i na przykład w 71 roku zbierali na ofiary rozruchu w Szczecinie i w Gdańsku, w 72 na kursy młodzieży w Loreto, w 74 na odnowienie kościoła akademickiego świętej Anny w Warszawie, w 75 na KUL, w 76 na polskie seminarium duchowne w Paryżu, w 77 na dzieci niewidome w Laskach pod Warszawą, w 78 na odnowienie kościoła w Rzymie, w 80 na budowę domu pielgrzymkowego w Lourdes i kursy w Loreto, w 81 na pomoc biednym w kraju oraz budowę domu Jana Pawła w Rzymie. Także można by długo, długo opowiadać, ale jest z nami pan Franciszek Nowak, bohater naszego filmu. I proszę nam się przedstawić i powiedzieć,
Co pan robił w armii amerykańskiej? Nazywam się Nowak, Franciszek Nowak. Co robiłem? No, zaczynałem pracę dla Armii Stanów Zjednoczonych od podstaw jako mechanik czołgowy, a kończyłem po kilkunastu latach jako inspektor uzbrojenia i pełniący obowiązki składnicy broni i materiałów i urządzeń wrażliwych. To było już w tym filmie zresztą już to powiedziałem, duże wyzwanie i olbrzymia satysfakcja, ale też ze strony amerykańskiej także olbrzymie zaufanie. Po deaktywacji albo po zamknięciu organizacji General Support Center Germersheim, oczywiście uczestniczyłem dalej i brałem udział. Brałem udział w wielu projektach finansowanych przez Stany Zjednoczone, przez Departament Obrony. Zaczynając od opancerzenia po pierwszej wojnie w Iraku samochodów Humvee i ciężarowych pojazdów. Poprzez zmianę kamuflażu batalionu pancernego pierwszej dywizji i wiele innych projektów, w których uczestniczyłem, w których miałem możliwość pracy i wykazania się doświadczeniem. Ale powiedz, ty poznałeś tych ludzi, o których był ten program i o których dzisiaj mówimy. Co stało się z pamiątkami po tych ludziach? Bo wiemy, że na przykład dowódca batalionu smokowego przekazał w 1989 roku, major Borkowski, te rzeczy do Instytutu Sikorskiego. Część rzeczy ma Jacek Żywiczyński we Francji. Prywatny kolekcjoner, który kupił na przykład mundur po pierwszym dowódcy Franciszku Sobolcie, który był Piłsudskiego i przekazał, znaczy wypożyczył te rzeczy do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i można je tam oglądać na wystawie. Ale co tak się stało z tymi pamiątkami po tych żołnierzach? Żołnierze samotni, nie posiadający rodziny w Niemczech, nie posiadający bliskich, po śmierci ich majątek, czy to zgromadzone środki w banku, czy też pamiątki osobiste, także biblioteki albo odznaczenia, mundury, to wszystko zginęło. Nie było nikogo, kto mógłby to przejąć, a przepisy niemieckie są wobec umierających samotnych ludzi takie, jakie są. Jeżeli się nie zgłaszają bliscy, to wszystko, co należy do zmarłego, przekazywano do skarbu czy majątku gminy lub miasta. I oczywiście wiemy wszyscy, że takie pamiątki dla gminy nie stanowiły żadnej wartości. Były oczywiście takie przypadki, kiedy tak uratowany został ten nasz sztandar kompanii z Germersheim, ale to są wyjątki. Większość pamiątek, zdjęć, także listów i mundurów po prostu przepadła w 90%. Jak mówił profesor Radziłowski, część Polaków w armii amerykańskiej przyjmowała paszporty amerykańskie i przez to brali udział, byli wysyłani na wojnę do Korei czy do Ameryki Południowej, tak jak na przykład Czesław Malesa, pilot, który uciekł migiem z Polski na migu i potem latał jako pilot amerykański. Czy wielu było takich Polaków, którzy wybierali amerykański paszport zamiast tkwić w polskich oddziałach? Wydaje mi się, że to było przede wszystkim związane z emigracją do Ameryki. Ci ludzie, którzy zostali w Niemczech, posiadali tak zwany Fremdenpass, czyli paszport bez państwowca, i mieszkając tu, nie byli materialnie w jakikolwiek sposób obligowani do przejęcia amerykańskiego obywatelstwa. Zresztą to się wiązało z przeniesieniem się z Niemiec
Ameryki. Nie dla wszystkich to było do przyjęcia. I sądzę, że do armii amerykańskiej w tamtych latach jeszcze można było zgłosić akces ochotniczo, bez posiadania obywatelstwa. Dopiero później ograniczono to do jako warunek przyjęcia do armii amerykańskiej, do sił zbrojnych, właśnie obywatelstwo amerykańskie, ale przez długi czas obcokrajowcy mogli służyć jako ochotnicy w armii amerykańskiej bez posiadania obywatelstwa, z tego co wiem. Poza tym ważne jest, że obywatelstwo amerykańskie chroniło rząd Stanów Zjednoczonych, swoich obywateli miał obowiązek chronić. To była dosyć ważna formuła, mając obywatelstwo inne jak amerykańskie, ludzie ci w wypadku pójścia do niewoli nie mieli takiej opieki prawnej, materialnej jak obywatel amerykański. Także służba w siłach zbrojnych amerykańskich bez posiadania paszportu była dużym ryzykiem, oczywiście. Niezmiernie ciekawy i bardzo mało opisany w polskiej literaturze historycznej jest fakt przenikania żołnierzy armii amerykańskiej na terytorium PRL-u. Jak mówili sami weterani tych jednostek, tak jak mi opowiadał na przykład świętej pamięci Andrzej Dalkowski, który właśnie przechodził przez granicę, Amerykanie właśnie mówili, żeby Polacy nie uważali się za żołnierzy takiego czy innego rządu, tylko po prostu czuli się pracownikami armii amerykańskiej. Jest to delikatny problem. Z jednej strony było duże ryzyko odkrycia takiego agenta i w wypadku posiadania przez niego paszportu amerykańskiego była to zdecydowana ingerencja, agresywność w stosunku do suwerennego, oficjalnie suwerennego kraju, jakim była Polska. A więc Amerykanie raczej nie preferowali, moim zdaniem, tym ludziom, którzy się ochotniczo zdecydowali na przejście do Polski przez zrzuceni przez spadochronom. Jak to powiem? Zrzuceni na spadochronach. Lub też przemycani w jakikolwiek inny sposób, po to, żeby uniknąć kompromitacji albo skandalu międzynarodowego. Z kolei to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jakie cele były tego? Wydaje się, że po pewnym czasie strona amerykańska nie widziała realnej możliwości wywołania konfliktu zbrojnego, więc te wszystkie wycieczki, że tak powiem, do Polski miały przede wszystkim cel wywiadowczy. Zbieranie wiadomości było bardzo istotne, czego brakowało w normalny sposób, radiowy czy jakikolwiek inny. Wydaje mi się, że też ci ludzie, którzy zdecydowali się na taki krok ze strony amerykańskiej, finansowani i szkoleni, ryzykowali bardzo wiele. Byli też testowani oczywiście, ponieważ nikomu nie zależało na tym, żeby niewyszkolonego albo słabego moralnie, albo nieprzekonanego o swojej misji żołnierza czy agenta stracić przy pierwszej lepszej okazji. Takie były, jednym z testów były skoki w nocy przygotowanego żołnierza do takiej misji. Oczywiście był w cywilu, ale posiadał materiały wywiadowcze ze sobą i podczas lądowania otaczała go grupa żołnierzy polskich w polskich mundurach. Przeprowadzałem przesłuchanie i nierzadko się zdarzało tak, że przy takim przesłuchaniu ten kandydat na wywiadowcę załamywał się. Wtedy się okazało, że to nie byli polscy żołnierze z PRL-u, tylko przebierańcy. To byli przebierańcy. To był taki test. Testów różnych było wiele, ale w każdym razie chodziło o to, żeby uniknąć właśnie ryzyka. Ci ludzie, którzy rzeczywiście przechodzili przez granicę albo byli zrzucani do Polski, ale nie tylko do Polski, do Czechosłowacji też, to byli ludzie naprawdę stuprocentowo pewni moralnie i
przekonani. Nie dla pieniędzy, tylko dla, właśnie dlatego, żeby przyspieszyć upadek komunizmu. No, ja mogę tylko powiedzieć, że mój przyjaciel, rzecznik armii amerykańskiej w Europie w latach 90., pułkownik Rodney Davis, jak mu powiedziałam, że odkryłam, że jednak Polacy byli zalążkiem tych sił specjalnych amerykańskich, to on mówi, wiesz, a ja służyłem w 80. latach w Berlinie Zachodnim i tam oficerowie służb specjalnych mówili między sobą po polsku. I wysyłałem żołnierzy do Bad Tölz na spadochronach. Oczywiście mówiący po polsku. Dla nas jest oczywiste, że ktoś, kto mówi po polsku, jest Polakiem. Nierzadko bywa tak, że są ludzie, którzy mają inne paszporty jak polskie i przez to na przykład służą w armii niemieckiej czy w jakiejkolwiek innej. Ale faktem jest, że najbardziej, moim zdaniem, najbardziej pewnymi pracownikami służb specjalnych, najbardziej doświadczonymi, najbardziej ideowo przekonanymi o antykomunistycznej działalności, to byli przede wszystkim Polacy. Nie wiem, ilościowo na pewno byli i Estończycy, i Bułgarzy, i Litwini, ale jeżeli chodzi o gro, o większość, to byli Polacy, dlatego nic dziwnego, że w takich jednostkach jak służby wartownicze pilnujące przestępców wojennych na procesie w Norymberdze, to byli w 90% Polacy. Czy to byli Polacy z Brygady Świętokrzyskiej, czy innej, to nie ma żadnego znaczenia. Ale ciekawostką jest to, że Estończycy w swojej historii opowiadają, że to były estońskie oddziały. Były, ale to byli pojedynczy ludzie, a nie większość. Tak, i ostatnie pytanie. Ja osobiście poznałam kilku weteranów tych jednostek, było to 20 lat temu, ale żaden z nich, no część już nie żyje, część jeszcze kilku żyje, ale żaden z nich nie był skłonny opowiadać szczegółowo, co robił w armii amerykańskiej, czym się zajmował. Jak myślisz, czy to były jakieś efekty szkoleń, czy skąd wynikała nieufność do dziennikarza z Polski? Ci, którzy służyli w armii amerykańskiej jako albo pracownicy cywilni, są nieco skromniejsi, jeżeli chodzi o opowiadanie o tym, co i jak. Co robili? Jest to naturalnie być może zbytnia ostrożność, ale nawet po 30 latach się okazuje, że struktury wojskowe struktury Układu Warszawskiego są tak zacofane w stosunku do tych amerykańskich, że opowiadanie o tym, co było po 30 latach, jest ciągle nowością dla, być może to jest moje zdanie, być może jest to ciągle interesujące. Z drugiej zaś strony szkoda, bo wydaje mi się, że najbardziej taka efektywna i oczywiście najlepiej wyposażona, ale i najlepiej zorganizowana Armia Świata, ta organizacja, ten support, ten cały system amerykańskiej siły zbrojnej bardzo by nam się przydał, nam Polakom. Są armie, które to przejęły z zamkniętymi oczami, na przykład estońska armia pozyskała generała estońskiego pochodzenia za pozwoleniem amerykańskiego prezydenta, żeby zorganizował armię estońską właśnie na wzór armii amerykańskiej od A do Z, czyli od podstawowego wyszkolenia żołnierza aż do struktur organizacyjnych, zaopatrzenia innych. I opowiem wam ciekawostkę właśnie ze Stalin Stripes. Był wywiad właśnie z nim i reporter się zapytał, co z jego doświadczenia w tej konfrontacji NATO albo USA i struktury te stare Układu Warszawskiego, co go najbardziej zaskoczyło, czego nie wiedział albo co jego zdaniem było nie tylko zaskakujące, ale trudne. I proszę sobie wyobrazić, że powiedział, że najbardziej go zupełnie zdumiało kary cielesne.
To były lata 90., koniec lat 90. i powiedział, że kapral bije pięścią żołnierza, kaprala bije pięścią sierżant i tak dalej, i tak dalej. Do generała. Nawet generał potrafi pięścią swojego pułkownika czy jakiegoś potraktować. I powiedział, najbardziej go zdumiało to, że nie był w stanie przekonać tych ludzi, że to jest, że trzeba inaczej. Nie wyobrażali sobie, że można inaczej. Więc na pytanie tej wstrzemięźliwości przed opowiadaniem na temat struktur amerykańskiego systemu armii, jest szkoda, bo po prostu moglibyśmy bardzo wiele się od nich nauczyć. Nasze spotkanie dobiega końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Nasze spotkanie było współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.